Moje nazwisko Georg Garbowski, ja dzisiaj przeprowadzam terapię na fantomie. Jak to wszystko działa? Czyli mamy tutaj postać człowieka i zaznaczone są wszystkie 7 głównych punktów energii, wszystkie organy. I osoba, która teraz to obserwuje na kamerze, jesteśmy teraz połączeni, czyli ktoś gdzieś z ciałem jest daleko, a tu jest właśnie ten fantom. I fantom jest dosyć precyzyjnie zrobiony, także jeśli dostroimy go, czy teraz już wstępnie zrobiliśmy regulację wahadłem, czyli radiescezyjne, już mam poukładane wszystkie energie, a teraz dostrajamy całą terapię, zacznę od zestawu energia 1 i oczyścimy sobie stan energetyczny aury. Po takim wstępnym oczyszczeniu przejdziemy do dostrojenia głównych punktów energii. Tu użyję zestawu skala C-dur od 256 do 512 Hz. Zacznę od czakry podstawy i wysyłam pierwszy impuls przez otwartą dłoń, a każdy następny impuls już bezpośrednio w dany punkt energii, tak aby przez otwartą rękę był to nie impuls, a taki wir energii, który zakręci daną czakrę. I oczywiście dajemy kamerną do słuchania do mózgu, tak aby wykorzystać połączenie dany punkt energii i mózg. Punkt serca. Rozłożona dokładnie dłoń, ona wykonuje od dołu takie ruchy wirowe i wtedy ten impuls dokładnie tak jest, tak jakby ten rozrusznik w samochodzie zakręcał ten punkt energii i potem już dajemy do słuchania każdy następny impuls już bez tej otwartej dłoni. Dźwięk A to trzecie oko. I ósmy kamerton to powtarzający się dźwięk C w następnej oktawie. I tutaj prowadzimy wzdłuż całego ciała i po takich aktywacjach uziemniamy kamerton, dotykamy do ziemi. Następnie synchronizujemy dwie półkule mózgowe i tu użyję takiego zestawu z Mosiądzu. I on ma pobudzić komunikację, wyrównać energetykę między lewą a prawą półkulą, ale też i prawą i lewą częścią ciała. Następnie zmieniam kamerton C na kamerton G i tu już mamy kwintę czystą. Zamieniamy kamertony miejscami, tak aby wyrównać tą energetykę. I następny interwał to C i DNA. I po trzech razach zamieniamy kamertony miejscami. I następnie dostrajamy szyszynkę i grasicę. Tutaj możemy nawet zniwelować mikrozakalkowania, ale tu chodzi o to, aby poprawić te połączenia na wysokości szyszynki i grasicy, tak aby zakotwić, poprawić przepływ energetyczny. I to samo robimy, tak jakby taką literę C. Wracamy i zakotwiczamy. Ponieważ są to dwie polaryzacje, plusowa i minusowa, zamieniam kamertony miejscowe i teraz jest tutaj plus i tu minus. Są to te same częstotliwości, tylko kamertony są z różnych metali, różnie spolaryzowanych, plus i minus.
I teraz przechodzimy już do dostrojenia organów do częstotliwości zdrowia. Częstotliwości organów obliczyła amerykański naukowiec dr Barbara Hero i tam przepuszczali właśnie na zdrowych studentach było badanie, przepuszczano dźwięk przez poszczególne organy, no i oni stwierdzili, że te osoby mają takie same częstotliwości, czyli organy ludzkie mają te same częstotliwości, tak, te, które zostały obliczone. No i teraz jest proces odwrotny, że jeśli mamy kamerton o odpowiedniej częstotliwości, to organ, jeśli ma niższą lub wyższą częstotliwość, próbuje się do tej częstotliwości zdrowia dostroić, zrównać się z nią, no i tu w ten sposób aktywują się procesy samouzdrawiające, samonaprawcze. Poprawia się krążenie też. Punkt 6 to mięśnie. Czyli zaczęliśmy nadnętrza i to grube krew, kości, tkanka tłuszczowa i mięśnie. Teraz pod wpływem drugiego punktu energii są organy nerki i pęcherz moczowy. Czyli tutaj w organach też ten pierwszy impuls wysyłamy przez otwartą dłoń. Teraz przechodzimy na śledzionę i trzustkę, to jeden kamerton i to już są punkty pod wpływem trzeciego punktu energii, żołądek. Następnie jelito cienkie. Wątroba. I pęcherz żółciowy. Następnie przejdziemy do płuc, które są już pod wpływem czwartego punktu energii. I tu robimy lewe płuco i prawe. Dalej przechodzimy, jeszcze wrócę tutaj do tarczycy, nadnercza i tarczyca to ta sama częstotliwość i dopiero teraz przejdziemy do mózg i układ nerwowy i następnie DNA. I to już jest 16 kamerton zestawu organy. Następnie zrobimy detoks. I tu zacznę od zestawu Solfeggio 2. I to jest od 1024 do 2244. To 11 kamertonów w zestawie. Od stóp do szyi. Dłoń lewa, prawa nad głową i znowu dłoń i wracamy w dół. Czyli dwa impulsy idące z ziemi do wszechświata i od wszechświata w dół dwa impulsy. Ale rozprowadzamy te częstotliwości po całym ciele. To nie jest tak, że my dajemy to tylko tam do słuchania czy coś. To trzeba rozesłać po całości ciała i potem badając krew, to efekty terapeutyczne są bardzo dobre. Te zmiany są już widoczne, zauważalne, także to w ten sposób stosujemy kamertony terapeutyczne.
czyli technika jest wykonywana w podobny sposób. Tu podnosimy tylko częstotliwości. I za chwilę przejdziemy do zestawu Detox. Detox to częstotliwości od 2048 do 5460 Hz. To jest najwyżej nastrojony kamerton dźwięk F. Wyżej już koło 6000 już się kamertonów nie stroi. To już by było może niedokładne strojenie, dlatego już nie odważyliśmy się, aby stroić kamertony powyżej 6000 Hz. Kamertony, które używane są, certyfikowane, także dostrojenie jest zawsze do miejsca po przecinku i to się musi dokładnie zgadzać. Następnie technikę prowadzimy od stop do ramienia, wychodzimy na śledzionie, od nogi do ramienia wychodzimy na wątrobie, od dłoni do szyi wychodzimy na śledzionie, następna dłoń wychodzimy na wątrobie, za głowy wychodzimy na śledzionie, i ostatni impuls dookoła głowy, jedna dłoń, druga dłoń i ruchem falowym w dół. W ten sposób wykonujemy tą technikę na oczyszczenie energetyczne, ale też uwolnienie, rozbicie wszelkich drobinek, grzyby, wirusy, pasożyty, jeszcze różne jakieś włókna, które ostatnio znajdujemy we krwi, lub jakieś cząstki, metale z jakimiś ostrymi krawędziami, to pod wpływem tak mocnych częstotliwości zostaje rozbite. Też jeśli układ komórkowy ma jakieś takie kolce, które są oznaką jakichś bakterii, zapaleń czy czegokolwiek, to też te komórki są ładnie wypuklone, okrągłe i pozbawione tych takich kolców. Zestawie Detox użyję jeszcze za chwilę dwóch kamertonów. To będzie kamerton o częstotliwości 111 i 128. 111 Hz to częstotliwość czakry ziemi, czakramy ziemi, miejsca mocy. To jest taka częstotliwość, która została zmierzona. I 128 złoty podział to też wychodzi od tych 8 Hz tej nieskończoności i tutaj też te dwa kamertony zaraz wyślemy, wzmocnimy energię, ale też wzmocnimy układ kostny i to takie będzie wzmocnienie energetyczne. Tu jest ten zestaw 111 i 128. Od stóp do ramion, do dłoni, do palców i na wysokości bioder łączymy, przechodzimy przez kręgosłup i dookoła głowy. Od dłoni do palców, na biodrach łączymy razem, przechodzimy przez kręgosłup i dookoła głowy i zamieniamy miejscami.
I to samo robimy z góry. Na biodrach rozchodzimy się, czyli od dookoła głowy przez kręgosłup rozchodzimy się na biodrach i idziemy w dół. Zamieniamy kamertonami miejscami. Przez kręgosłup na biodrach rozchodzimy się do ramion, do dłoni, do palców i w dół. Ok, i całą terapię kończymy zestawem Energia 2. Harmonizujemy, wyciszamy zestaw Energia 2, to harmoniczne dźwięki C plus E, C plus G.